Pomoc była zaplanowana na niespełna 4 miesiące, a te właśnie mijają. To znaczy, że osoby, które nieodpłatnie przyjęły pod swój dach uchodźców na początku wojny, nie będą już otrzymywać 40 zł za każdy dzień ich pobytu. W większości przypadków to świadczenie, możemy powiedzieć, będzie się wygaszało, ponieważ ten okres 120 dni, na które możemy przyznać to świadczenie, upłynął dla tych osób, które zaraz 24 lutego przekroczyły granicę polsko-ukraińską. W poznańskich punktach pomocy codziennie można spotkać kolejkę uchodźców. Mówią, że są wdzięczni Polakom, ale pomoc nadal jest potrzebna. Nie każdy ma możliwość wynajmu mieszkania. To często duże koszty. Dlatego takie świadczenie jest potrzebne. Jednak w Poznaniu problem jest nawet z tymi świadczeniami, które zostały już przyznane. Powód? Brak pieniędzy od rządu. Te wszystkie decyzje, które wydaliśmy do tej pory, opływają na kwotę ponad 32 milionów, a dotacje, które otrzymaliśmy, to są kwoty 15 milionów. I też większa część tej kwoty, bo 12 milionów, dopiero w dniu wczorajszym dotarła na konta miasta. Spytaliśmy pracowników Urzędu Wojewódzkiego, skąd wzięła się taka obsuwa i kiedy pieniądze trafią do świadczeniobiorców. Okazuje się, że wysokość świadczeń i ilość wniosków przerosły prognozę, która wcześniej trafiła do rządu. My też musimy zgłosić zmianę prognozy, jeżeli chodzi o Fundusz Pomocy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki dokument został sporządzony i myślę, że w najbliższych dniach ta kwota, która jeszcze gdzieś tam zalega, to jest kwota około 13 milionów złotych, zostanie szybko wypłacona. Jedyne w takim razie, co poznaniacy mogą zrobić, to cierpliwie czekać. Jest też możliwość przedłużenia świadczenia, ale tylko w szczególnych wypadkach. Czyli mamy niepełnosprawność, mamy wychowujące dzieci, czy kobiety w ciąży, czy osoby w bardziej podeszłym wieku. Miasto także stale pomaga w organizowaniu uchodźcom jak najlepszych warunków do usamodzielnienia się. Urzędnicy szukają dla nich lokali, ale także organizują kursy, które ułatwiają zdobycie pracy. Ci, którym nie uda się stanąć na nogi, też mają znaleźć pomoc. Prezydent jako ten starosta ma do stworzenia i ma do zapewnienia ciągłego utrzymania 600 miejsc noclegowych. Te miejsca mają być przeznaczone między innymi dla uchodźców, którzy nadal nie potrafią się odnaleźć w trudnej rzeczywistości, a nie znajdą miejsca w domach poznaniaków. Jakub Pięta, Puls Dnia.